Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Contraband Police. Tak, ostatnio się w tą grę wkręciłem. No i... Choć jakoś wychodzi, że rozpoczynamy rozdział trzeci. Praca dla każdego. Rozpoczynamy? Dopiero? Już mi się wierzyć nie chce. Nie, my tu już chyba musieliśmy być i to... Trochę już tu zrobić, nie? A to, że mamy nie wpuszczać artystów, nauczycieli i dziennikarzy, to już mieliśmy. No dobra. I samochodów w kolorze żółtym szukamy. Dobra. Wszystko już wiem. No cóż, lecimy. Rozpoczynamy kolejny dzień. Już pamiętam, na czym ja to skończyłem, a tamten jest żółty. To będzie przemyt. Jak nic. I tam. Dzień dobry. Dokumenty. I teraz tak. Mangel Hadia, to się zgadza. Mangel Hadia, to się zgadza. Numer się zgadza. Mechanik. Zgadza się. Wszystko ma ważne. Pięknie. Wiezie 4 detergenty i 2 bagaże. Zaraz sobie policzymy, czy tak jest. Rzeczywiście, czy nas okłamuje. Pod C to było, tak? C. Tu masz pan 2 detergenty. Tu masz pan bagaż. Owej, masz pan tutaj taki mały, no dobra. Kolejne detergenty. Silniku pan niż... Nie masz? Chyba nie. Zapomniałem znowu, że trzeba tutaj tą latareczką wyświecić. A przy tym nic raczej nie będzie. A zaraz jeszcze sobie karoserię sprawdzimy, nie? Co pan tutaj masz zepsute? 4 detergenty i 2 bagaże, by się zgadzały, tak. Masz pan coś na wymianę ciekawego? A, bo ja tam te, co ja tam miałem, już nie pamiętam, ale zostawiłem. Tamtego gostka, nie? Ciekawe, czy one tam jeszcze są. Zapraszam do środka. Niech mi się pan tylko tu nie plączy więcej. Lampa jest, lampa jest. O. Witajcie. Się wszystko zgadza, panie. Szybę pan masz, światła są w całości. Opony nieprzebite. Dziękujemy, proszę jechać. A my bierzemy kolejne. Perfekcyjnie, no jak mi miło. Swego Dajnara. Proszę rado. Wszem będę to poriadka. Eto prawicieli wsiem wariatko. Inny pasta dennaja, madry reać adatjaru. Eta dennaja, menu raboca da zamiet. Rząd kompletnie zwariował, a pan jest żółtym samochodem.
tutaj nic, panie, nie widzę. Chciałbym tu wejść. Tu pod siedzeniem coś, nie nic. Na pewno? Pan jest ofiar dokumenty sprawdzić, tak już wyprosiłem. Kassander Sokolov. Nie no, panie, no wszystko tu się mu zgadza. Wszystko jest pięknie i ładnie. Mi się wierzyć nie chce. No dobra, panie, wpiszemy tylko uszkodzenia i... Możesz pan jechać z tego wynika, masz pan jedną zbitą szybę już tutaj. Jedną zbitą szybę, lusterko pan masz. Zbita szyba, światła są. Jedna przebita opona, tak? I zderzaka pan z przodu nie masz. Jedna przebita opona. I brać zderzaczka z przodu. Dobra. A pan jeszcze ma coś na handel? O, ten ma wódki po 13. Proszki do prania. Nie, to bierzemy, bo to jest tanie. No jedź pan. Jakaś dziwna muzyka się włączyła. Nie podoba mi się to. O, ten też jest żółty. Jeszcze bardziej niż ten z przodu. Nie, no niby wszystko w porządku było. I tam. Regulka Adalino spadła. One tu górniczka eto jaksa kidnaja. Meno atma. Do widzenia. Eti zaliżno incidentie. Kurka, perewosku men. No tak, tak. Już tu widzę u pana błąd, nie? No, zdjęcie masz pan podobne. No spokojnie. Ładuneczek pan. Niby pan nie masz, ale... Nigdy nic nie wiadomo. Ma pan żółty samochód. Nic? Naprawdę? Jeszcze silnik panu sprawdzimy, nie? Ja uwierzę, że pan taki czysty. Nie, no rzeczywiście. Na razie czysto. Gdzie to mu jeszcze można sprawdzić? Żadnych śladów węża nie ma. No jak go odrzucam, też muszę wpisać te elementy, nie? Opony masz pan całe. Światło z przodu też, zderzak też jest. Szyby są całe, tutaj opony też całe. Szyby całe, zderzak jest. Światło całe. No dobra. Do widzenia. Nie tap. O, tam jest chyba jeszcze jeden żółty też. Oni chyba chcieli, żebyśmy tak po kolei każdy żółty samochód sprawdzali, nie? Chyba o to im chodziło. Dzień dobry.
Dawaj pan dokumenty. Nie wiesz pan, że trzeba dać? Ramil Samirow. A pan do pracy jest nauczycielem? No dobrze, już panu dziękujemy, ale no... Przeprowadźmy kontrolę do końca. Dokumenty masz pan ważne. Tu się wszystko zgadza. O, tutaj się nie zgadza. Dobra. Jedną świnię pan wieziesz, jako nauczyciel. Pan tu coś? Nie, nic pan nie masz. No dobra. A zobaczymy pana jedną świnię. No jest jedna i to świnia. No. Dobra. Stan techniczny pan jeszcze tylko pokaże. To jest, to jest. Opanki są, szyby są, lusterka są. No stan techniczny u pana jest dobry. Ale niestety... do widzenia. Damala. Pan się domyśli. Dobra, bo teraz będzie przemyt. Zobaczyć. Teraz już jestem pewien. Teraz jestem pewien. No mówiłem, że to jest ten przemytnik jakiś. A stój, żeś pan, i tak mi pan nie uciekniesz i tak. Super, niedawno naprawiałem ten samochód, wiesz pan? Żeś mnie pan w drzewo wcisnął. Dlaczego? Się domyśl dlaczego. Dobra, ludzie, może to tam jechać, nie? Znowu wyłączyłem syrenę podczas jazdy i tym razem siebie skaleczyłem. Nie kogoś innego chociaż. Znowu żebym miał jakiś śmiertelny wypadek za 500 dolców. Ograniczenie do 3,5 tony na moście. Mi się strzelać do mnie. Lekko nie powiem. Oszukali z tym napisem. Mówię, kończę, coś się wydarzyło, a to... Gdzie wolny? Do więzienia. Jest tu jeszcze ktoś? Koniec na dzisiaj. Dziękuję. Zamknij. A nie mogę zamknąć. A
dobra, ale możemy zobaczyć, co tutaj jest. Nie ma żadnej kontrabandy, tak? Pięknie. Nareszcie, witam pana. Pan tutaj jeden tylko siedzi. No już chyba dzisiaj nic więcej nie zrobimy. Więc idziemy spać. O, alarm, panie. Panie, nie widzę wroga. Zabili. A! Czekaj. Udało się. O, 16 pokonałem, widzicie? Ojej, się zmęczyłem. Zatem będę niewyspany przez następny dzień. Muszę sobie ulepszyć swoją chatkę. Ile to tam kosztowało? Może sobie ulepszymy. Ale... tego to się nie spodziewałem. Moja chatka? No dobra, niech będzie. Ale mamy już ten ładny domek. Ale łóżko dalej takie za. Dobrze, drodzy państwo, ale myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!